Dobrze, witam Was w kolejnym odcinku Maverick Cornera. A to będzie dobra nazwa. Chyba lepsza niż ta pay-per-view review. Co wy o tym sądzicie? Naprawdę, piszcie mi, bo ja w sumie nagrywam od razu po nagraniu tego krótkiego newsa, tych krótkich dwóch newsów. No i tak. PWG, Pro Wrestling Guerrilla Battle of Los Angeles 2013. Gala odbyła się już jakiś czas temu. Ja niestety dopiero niedawno obejrzałem pierwszą noc. A są dwie noce, więc będą też dwa odcinki. Z drugiej nocy nie wiem, kiedy będzie podsumowanie, bo jeszcze muszę ją to obejrzeć. A na razie na to się nie zanosi, ale chciałem przynajmniej z tej pierwszej nocy zrobić to podsumowanie. Może kogoś to zaciekawi, bo naprawdę ja link wam podam do tej gali, będzie w opisie. Możecie za darmo to obejrzeć, bez problemu. Tylko tam czasami ciężko jest znaleźć odpowiedni link do działającego jakiegoś filmu, no ale to poszukacie, znajdziecie. W sumie no nie jest tak trudno, ale czasami się coś pieprzy. I tak, ja wam naprawdę polecam oglądać produkt PWG. Według mnie, no takich walk nie zobaczycie ani w WWE, ani w TNA, ani w Ring of Honor. Ring of Honor jest co prawda bliżej do PWG, ale jednak ludziska naprawdę... Nie musicie oglądać całej 3-godzinnej gali. Obejrzyjcie sobie 2-3 walki i sami zdecydujcie, czy wam się ten produkt podoba, czy nie. Według mnie może tam nie ma jakichś fenomenalnych mówców, chociaż i tak jest większość lepszy niż w WWE. Ale naprawdę walki stoją na wysokim poziomie, są śmieszne, komentarze do tych walk są śmieszne. Interakcja z publicznością jest niesamowita. Co tu więcej w sumie wymagać? No, mają nawet swoje mistrzostwa, mają pasy tag team i główny pas, więc jest fajnie, naprawdę PWG jest świetną organizacją i przynajmniej nie blokują mi filmów za to, że robię te podsumowania. Pewnie większość z nich nawet nie rozumie polskiego, więc no, ale Ring of Honor to nie przeszkadzało, żeby zablokować mi film. I tak, ogólnie na Battle of Los Angeles odbył się turniej, którego zwycięzca otrzyma trofeum i walkę o pas PWG. No oczywiście tam było parę walk turniejowych, ale dopiero w drugiej nocy, tam podczas drugiej nocy, dowiedzieliśmy się, kto został zwycięzcą i kto zmierzy się z Adamem Cole'em o pas PWG na kolejnej gali, która już jest w sumie zapowiedziana. Więc przechodzimy. Pierwsza walka Kevin Steen kontra mój ulubiony zawodnik ludziska. Kevin Steen to jest fenomenalny kościół. Kevin Steen kontra Chuck Taylor. Zwycięzcą został Steen. Jeżeli chodzi o walkę, było to niesamowicie śmieszne starcie. I co tutaj należy nadmienić, dostała się w ich ręce czapka jednego z fanów i na czapce wykonał Chuck Taylor elbow dropa, potem moonsault, a Kevin Steen wykonał package piledrivera, czyli swój finisher na tej czapce, co mnie po prostu zniszczyło, co było strasznie śmieszne i naprawdę walka ogólnie była po prostu no, zajebista. A zwycięzcą został Kevin Steen, co tak naprawdę nie było niczym zaskakującym. Brian Cage kontra Tommaso Ciampa. Wygrał Brian Cage. Bardzo dobre starcie. Coraz bardziej lubię Tommaso Ciampę, naprawdę jest dobrym zawodnikiem i świetlaną przyszłość mu wróżę, czy to w PWG, czy to w Ring of Honor. John Gargano kontra Willie Mack, czarnuch Willie Mack, warto nadmienić, gruby czarnuch Willie Mack, który wykręca takie pojedynki, wykonuje takie akcje, że naprawdę szczęka by wam opadła. Zwycięzcą został Johnny Gargano. No i naprawdę, no, trzeba przyznać, że Willie Mack, jak na swoje cholera gabaryty, wykonuje tak zajebiste akcje. Ach, ciężko jest w ogóle. Niektórzy chudsi zawodnicy mają z tym problem, a on spokojnie wykona wam moonsault, wykona wam jakieś 450, senton bomb, jakieś, nie wiem, shooting star pressy, wszystko on wykonuje. Wyskakuje za ring, no, przecież to jest taki gościu z takimi gabarytami, a coś takiego robi, no pff. Willie Mack, po prostu Willie Mack. I co też warto nadmienić, coraz bardziej lubię oglądać Johnny'ego Gargano w ringu.
naprawdę w PWG poznajemy parę nowych, ciekawych postaci w tym biznesie. Kolejna walka AR Fox kontra Roderick Strong. Zwycięzcą został Roderick Strong. Było to przyjemne starcie, jednakże nie obyło się bez dużej ilości boczów, co troszkę zepsuło tą walkę, no ale nie wiem, jakoś ten Roderick Strong, ja go strasznie lubię, ale po prostu te jego walki są na jedno kopyto, no a później się też bocze zdarzają. Walka jedna z lepszych, a przynajmniej też jedna z tych bardziej śmiesznych. Drake Younger kontra Joey Ryan. Zwycięzcą został Drake Younger po Shell Shocku. On nazywa tak swoją akcję. To jest tak jakby troszkę inny Pile Driver, czy coś w tym stylu. Tyle, że... chociaż nie, to się nazywa inaczej. Dobra, zaraz. Pierw był Shell Shock, czyli Shell Shock normalny, rajbakowy na klocki Lego. A później był Drake Landing, czyli ten swój taki dziwny Pile Driver, też na klocki Lego. Co warto nadmienić, wcześniej podczas tego pojedynku Joey Ryan wykonał Powerbomba na cukierki. Więc no, powiem wam, jeszcze te cukierki przetrzymałem, ale jak zobaczyłem, że Drake Younger przyniósł klocki Lego, czy tam Joey Ryan przyniósł klocki Lego, już nie pamiętam, bo dawno to oglądałem, ale naprawdę, no, zacząłem się bać o ich zdrowie. Jeszcze później Shell Shock, Drake Landing na te klocki. Och, ciekawe, czy Joey Ryan w ogóle to przeżył. Nie ma nic lepszego, niż zobaczyć klocki Lego w życiu. I naprawdę, no, starcie było cholernie dobre, śmieszne i no, w dodatku straszliwie brutalne, bo no nie zapominajmy, to są klocki Lego. Wystarczy nadepnąć na takiego klocka i już koniec naszej kariery. I już nigdy nie zostaniemy łowcą przygód. Kolejna walka, ACH kontra Anthony Nice. Wygrał ACH. Ciekawe i szybkie starcie. ACH po raz kolejny pokazał, że jest zajebistym zawodnikiem. No a Anthony Nice pokazał w ogóle siebie, no i pokazał, że też jednak coś potrafi i nie zamula jak co niektórzy. Ale ACH, ten nasz skaczący czarnuszek, jest, trzeba przyznać, że jest jednym z lepszych zawodników na scenie Federacji Niezależnych. Przechodzimy do kolejnej walki, która mi się osobiście bardzo podobała. Jest to z powodu tego, że wystąpił tam mój kolejny ulubiony zawodnik, czyli Kyle O'Reilly, który zmierzył się z Trentem Barrettą. Tak, jest to ten sam Trent, który jeszcze niedawno, raczej już w sumie dawno, występował w WWE z Kalenem Croftem w tag teamie. Dude Busters się nazywali jeszcze wtedy. No ale teraz Trentowi pozostało tylko występowanie na federacjach niezależnych. No i trzeba przyznać, że już nie jest taki dobry jak w WWE. Wydawało mi się, że on jest dobrym lotnikiem, a tak naprawdę w PWG jest masa lepszych zawodników od niego. No ale wiadomo, to jest Trent, to jest jakieś tam w sumie nazwisko. Zwycięzcą tej walki został Kyle O'Reilly i trzeba przyznać, że no każda walka Kyla mi się strasznie podoba, on jest bardzo dobrym zawodnikiem. W tej walce też nie było inaczej. Piękne przejścia z akcji do akcji, a tą akcją zazwyczaj był piękny submission w wykonaniu Kyla O'Reilly'ego. No i co trzeba przyznać, Trent Barretta w tej walce także nie ustępował Kyle'owi, bo parę ciekawych akcji pokazał, jednakże problem z Trentem jest taki, że jest on cholernie wolny jak na swoje gabaryty. I gdyby nie O'Reilly, to wątpię, żeby to starcie oglądało się tak przyjemnie, no bo jednak te przejścia robiły swoje, te submissiony robiły swoje, ale tak naprawdę Trent straszliwie w tej walce zamulał i no ja nie wiem, wydawało mi się, widzicie, na przykład tutaj mamy porównanie, Willie Mack jest grubszy, jest czarny, jest większy, Trent Barretta jest chudszy, jest biały, jest mniejszy, a jednak Willie Mack jest szybszy i wykonuje ciekawsze akcje niż Trent, no więc coś tutaj jest chyba nie tak. Trent wykonał też fajną akcję, to trzeba nadmienić, taki swój jakiś dziwny rodzaj pile drivera za ring. No i trzeba przyznać, że w tym momencie Kyle O'Reilly wygląda na jakby był zabity. Jednakże nie powstrzymało go to przed wtargnięciem, w sumie przed wtargnięciem, no przed wejściem na ring, przed wyliczeniem.
bo w PWG się liczy do 20, a nie do 10. Kyle O'Reilly wyprowadził później swoją kombinację ciosów, którą zwieńczył mocarnym armbarem, po którym Trent Barretta się poddał. Bardzo dobra walka, bardzo mi się podobała, tylko tak jak mówię, no Trent Barretta w WWE pokazywał, że potrafi latać, a tutaj jest z nim cienko. Kolejna walka, Rich Swann kontra Michael Elgin. Zwycięzcą został Michael Elgin. I to lubię właśnie w PWG, ludziska. Tą walkę po prostu musicie obejrzeć. Rich Swann, jest on małym zawodnikiem, jest szybkim zawodnikiem. Nazywają go ludzie czarnym Chrisem Jericho. On cały czas krzyczy, oh yeah baby, i w ogóle parodiuje innych zawodników. Kontra Michael Elgin, czyli po prostu czysta siła, czysta jakaś, nie wiem, czysta siła, czysta moc, energia, cokolwiek. No i też w sumie lotnik, bo Michael Elgin też niektóre akcje z narożnika wykonuje. Jeżeli chodzi o początek walki, no to piękny worm od Elgina. To jest takie jakby Scotty to Hotty takie coś wykonywał jako swój finisher. I Michael Elgin wykonujący worma, wyglądało to niesamowicie po prostu. Dużo śmiechu, piękne połączenie silnego niszczyciela, czyli Elgina, z szybkim lotnikiem, czyli Swana. No i naprawdę to bardzo mi się podoba, że w PWG łączą dużych z małymi i wtedy mamy fenomenalną walkę. Jakbyśmy dostali w WWE walkę Rybaka z CM Punkiem, to nie zobaczymy takich akcji jak w PWG. Nie zobaczymy takich fajnych kontr, nie zobaczymy takich akcji, nie pośmiejemy się. No i dlatego ja czasami lubię sobie odsapnąć troszkę od tych mainstreamowych federacji i pooglądać sobie PWG, które naprawdę wam polecam. Z całego serducha wam polecam. No i ostatnią walką było starcie tag teamowe, 3 na 3. Forever Hooligans i TJ Perkins, aktualnie występujący jako Manic w TNA, kontra Young Bucksi i Adam Cole. Zwycięzcami zostali Adam Cole i Young Bucksi. No i co tu dużo mówić, to starcie to kolejny przykład, że w PWG 6-osobowe walki są po prostu zajebiste i tak naprawdę no, nic bym do tego nie dodał, nic bym temu nie ujął. Walka była bardzo fajna, bardzo dobra, tempo było w niej super, kontry były fajne. Co prawda Forever Hooligans mi się już troszkę nudzą, no ale niestety, no, są lepsi, są gorsi na scenie. Jeżeli miałbym wam polecić jakieś walki, to zdecydowanie Rich Swann kontra Michael Elgin, Kyle O'Reilly kontra Trent, no i Kevin Steen kontra Chuck Taylor. To jest pierwsza walka na gali i naprawdę wam polecam. Aha, no i właśnie Drake Younger kontra Joey Ryan i brutalne Lego. Jeżeli oczywiście macie mocne nerwy, bo ja prawie nie wytrzymałem, prawie po prostu się pożygałem, jak widziałem te klocki, te Lego, te brutalne akcje, tą krew, to wszystko. Ach, to było obrzydliwe. Obrzydliwe po prostu. Ja raz tylko nadepnąłem na klocki Lego i mówię wam, aktualnie noga jest naprawdę zniszczona. Klocki Lego zasrane. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o noc pierwszą PWG Battle of Los Angeles. Noc druga pojawi się albo w przyszłym tygodniu, albo za 2 tygodnie, albo za miesiąc. Ale postaram się jeszcze w tym miesiącu to wrzucić. Aktualnie plany są takie, że podsumowanie tygodnia się pojawi. No i to w sumie tyle. Może coś jeszcze randomowego, niezwiązanego z wrestlingiem się pojawi w tym tygodniu. Ale to już wszystko. Ja już wam dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Linki są w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie PWG, pytajcie śmiało. To wszystko. Dziękuję. Cześć.